Cześć, widzimy Was dzisiaj bardzo serdecznie, nawet nie widzimy, ale witamy. I z nami jest nie byle kto, bo świetny ultramaratończyk, nasz kolega, dostałaś? Tak. Mateusz Jasiński, słuchajcie, w własnej osobie. Mateusz Jasiński jest niesamowitym trenerem. Znam go stąd, że jako jeden z pierwszych założyciel praktycznie, tak, trenerbiegania.pl i jest naprawdę skarbnicą informacji, jeśli chodzi o bieganie i wszystko, co z tym związane. Z tego, co pamiętam, to ale ty... Ale poczekajcie jeszcze, bo ty tam od razu wchodzisz w ten temat. A my musimy poczekać, aż wszyscy się zbiorą, aż wszystkich przywitamy. Ale ja muszę jeszcze dokończyć, dobry tak. I w ogóle. No dobrze, no. Ci, co się spóźnili, to zaraz dołączą do nas, ale no tak. Już Edis jest. Haha. Ha. No dobra. Mateusz w ogóle... Haha. Okej. Okay. No, no to ciągnij teraz ty, proszę bardzo. Nie. Dobrze. Słuchajcie, Mateusz jest z nami, tutaj jest bardzo zapracowany, jak widzicie w tej chwili. Chciałbym udostępnić na swojej stronie, że jestem też. Już i wtedy możesz mi zabrać telefon. Dobrze, w takim razie przepraszam, udostępnij. Słuchajcie, Mateusz w tej chwili tak naprawdę no, ma dużo pracy, bo zawiodujesz też grupą trenerów, tak? Tak. Oprócz tego portalem, więc rozwijasz się, bracie, cały czas do przodu. Powiedz mi tak, mam do Ciebie takie pytania, takie bardzo specjalistyczne odnośnie biegania. Znaczy może tak właśnie jeszcze raz, skoro jest Mateusz, to znaczy, że będziemy rozmawiać o... Bieganiu. O bieganiu. Biegaj! Tak, słuchajcie, szykujcie się i wszyscy, którzy macie jakiekolwiek pytania dzisiaj związane z bieganiem, możecie zadawać w tej chwili pytania do Mateusza. Wiesz, mnie na przykład ciekawi, co Ty sądzisz o tym, w jakiej temperaturze można biegać, jeżeli ktoś jest niezaaklimatyzowany. Jak to wygląda, jeżeli ktoś jest zaaklimatyzowany? Czyli powiedzmy, że ja na przykład teraz spadam na pomysł, wszyscy biegają. A ostatnio Joanna na przykład później czasu nie biegała, no i jest średnio zaaklimatyzowana. Jak trenowałem wyczynowo, to trenowałem do minus 20 stopni i to była temperatura, która według mojej pani trener była taką temperaturą bardzo bezpieczną dla mojego ciała i faktycznie do tych minus 20 biegałem, tylko z jednym zastrzeżeniem, że w trakcie tak wysokich mrozów i tak niskich temperatur nie wykonujemy treningu bardzo mocno eksploatującego, czyli to ma być trening bardzo łagodny, o niskiej intensywności, czyli mniej więcej poniżej tego 70% tętna maksymalnego. Możemy to mniej więcej zdefiniować tak, że po prostu w trakcie tego wysiłku jesteśmy w stanie komfortowo oddychać i unikamy wysiłków, które po prostu mocno eksploatują nasze płuca. Jest to zazwyczaj trening tempowy, mocny, interwałowy, w trakcie którego... Czyli tego treningu nie. Tego treningu nie. Czyli, ale w ogóle jak biegasz w takich temperaturach, starasz się wtedy oddychać nosem i trzymać niski zakres tętna i zakładasz jakąś maskę na usta? Ja nigdy nie myślałem na temat tego, jak oddycham. Po prostu oddychałem tak, jak mi podpowiadało ciało. Później z czasem tak jakby doszedłem do wniosku, że przy tak ujemnych temperaturach warto jednak mieć jakąś główkę albo coś, co będzie ogrzewać to powietrze, zanim ono trafi do naszych płuc. W każdym razie, no jeżeli biegniemy bardzo wolno, to tego powietrza nie potrzebujemy aż tak dużo. Ja byłem w stanie oddychać nosem, więc to powietrze już wpada do moich płuc, już ogrzane. Tak. Natomiast jeżeli ktoś nie ma do czynienia z takimi temperaturami, to absolutnie nie polecam na początku, bo trzeba zahartować swoje ciało i przyzwyczaić do takich temperatur, więc przez pierwsze 2-3 tygodnie, nawet do miesiąca, to wszystko jest kwestia mocno indywidualna. Rekomenduję po prostu spacery. Nawet do godziny, w trakcie których po prostu przyzwyczajamy nasze ciało do funkcjonowania w tak niskiej temperaturze i do przyswajania powietrza. Czyli taka optymalna temperatura, jakbyś miał doradzić komuś, to na przykład jest niezaklimatyzowana albo do tej pory robi tylko spacery. Mhm. Ile? Myślę, że do minus 10. Tylko, że zastrzegamy, że to jest wysiłek, w trakcie którego jesteśmy w stanie swobodnie oddychać i nie rekomenduję tutaj treningu powyżej godziny. Zazwyczaj osoby, które nie mają doświadczenia w bieganiu zimą i wychodzą na takie temperatury, no to zazwyczaj to się kończy jakimś przeziębieniem albo często... Czyli dobra, minus 10, spokojne tempo, tak. Nie mam, że jakiś slow jogging, coś co nie nadmiernie, żeby wszyscy nie wchodzili na wysokie tętna. Ile? Pół godziny? Od pół godziny do godziny. Oczywiście na początku zaczynamy od bardzo małych objętości i stopniowo je zwiększamy, mniej więcej 10% co tydzień. Czy jak w danym tygodniu, w poniedziałek biegamy 30 minut, no to kolejnego tygodnia maks 35. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest oczywiście zachowanie zdrowego rozsądku i słuchanie swojego ciała, bo dzisiaj dużo ludzi szuka punktów odniesień wiedzy w książkach, filmach na YouTubie, u trenerów i to jest wszystko jak najbardziej bardzo poprawny kierunek, ale no nikt nam lepiej nie powie niż to, co podpowiada nam nasze ciało.
Więc słuchajmy się innych, ale tak naprawdę wykorzystujmy tę wiedzę od innych do tego, żebyśmy w sobie odkryli tę mądrość i w sobie odkryli tę wiedzę. Bo jako osoba, która pracuje z biegaczami już od, no w tym momencie tak oficjalnie to 6-7 lat, nieoficjalnie od 10, to widzę, że wszystko jest na maksa kwestią indywidualną i często ta cała moja wiedza, te wszystkie przeczytane książki, wykłady, rozmowy z trenerami, które odbyłem, tak naprawdę można włożyć między bajki, bo nagle trafia się jakiś super indywidualny przypadek i wtedy zaczyna się tak naprawdę na nowo praca trenera. Znaczy, ale znaczy podsumujmy to, co powiedziałem, bo ta indywidualność jak najbardziej tak, ale jednak pomimo wszystko masz już te narzędzia, tak. Czyli ty też rozumujesz tym, że ty te narzędzia posiadasz i jakby potrafisz sobie nimi tak balansować i na tyle z nimi pracować, no, że wiesz, jak indywidualnie dostosować ten trening do potrzeb danej osoby. Czy uważasz, że amator, który dopiero zaczyna, też ma się słuchać swojego ciała? Czy jednak powinien się zastosować do jakiegoś programu? No, amator, który zaczyna dopiero słuchać swojego ciała, dopiero się go uczy. No właśnie. Więc absolutnie tutaj, jeżeli mówimy o osobach, które zupełnie zaczynają, to nie polecam biegania w temperaturze powyżej minus 10. Jeżeli ktoś się bierze za bieganie, no to stawiam, że docelowo powinien trenować 2-3 razy w tygodniu, bo inaczej na początku, bo inaczej nie ma to zwyczajnie sensu. Więc biorąc to wszystko do kupy, polecam przez pierwszy miesiąc zahartować swoje ciało poprzez regularne spacery, najlepiej po lesie, po naturalnym terenie, nie po mieście, jeżeli mieszkamy w dużym mieście, to po pierwsze. Po drugie, zanim będziemy biegać, no to sugeruję tutaj przyzwyczaić nasze ciało do biegania poprzez marsze przeplatane z biegiem, to po drugie. Po trzecie, jeżeli mamy na przykład 3 jednostki treningowe, no to pierwsza jednostka, drugi spacer, druga jednostka, spacer przeplatany z biegiem, trzecia jednostka, niech to będzie trening na bieżni gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, żeby no nasze ciało, jeżeli do tej pory przez całą zimę siedzieliśmy w domu i wychodziliśmy na bardzo krótki czas, no to żeby jednak miało szansę, żeby się przyzwyczaić, bo jeśli od razu damy no tak duże wyzwanie naszemu organizmowi, no to w większości przypadków to się po prostu kończy przeziębienie. Czekaj, dlaczego powiedziałeś, że biegamy po lesie, a nie po mieście? Wiesz co, no ja tak jakby mieszkam w Warszawie teraz już prawie 4. rok, a mój dom rodzinny to Józefów pod Warszawą, gdzie są lasy, przecudowna rzeka Świder, no, po prostu dużo natury. I to jest tak, że jak ja sobie przyjeżdżam do domu, to ja oddycham zupełnie innym powietrzem. No, ale też restujesz się trochę, poszłasz, relaksujesz system na cały. Absolutnie. I czy mówisz o tym smogu, który w tej chwili w Warszawie jest? No właśnie, tak. Jak ze smogiem powiedzmy. Zanim to się w ogóle kursy... Powiedz jeszcze tak, powiedz jeszcze, chciałbym, żebyś powiedział, jeżeli jest taki smog, bo wiesz, niektórzy wychodzą, biegają w maskach, co ty uważasz, że w ogóle, czy przy smogu w ogóle, kiedy te normy są pięciokrotnie przekroczone, kiedy statystyki mówią Unii Europejskiej, że 55 tysięcy ludzi u nas przedwcześnie umiera z tego względu, że jest tak duże zanieczyszczenie powietrza. W Warszawie mieliśmy niedawno 10-krotnie przekroczone normy. Mm-hmm. I w tym, no wiesz, no, nic nie wskazuje, żeby to było dużo lepiej, bo jednak jest jakiś tam pochodnik węglowy, dotacja węgla, tak? Niby kotły mają być dopłaty do tych kotłów w najnowszych wersjach, ale znowuż te kotły nie będą wszystkiego spalać, tak jak do tej pory, może to i dobrze, ale ten węgiel czysty jest 10-krotnie droższy, także też nie wiadomo, czy to jest jakaś w ogóle sytuacja z wyjścia, oprócz tego, że powinniśmy tak naprawdę przejść na alternatywną energię, inne źródła energii, czy biegać. Mm-hmm. Ja wam czy powiem... biegać w smogu? Tak, z masce. Z masce. Ja wam powiem bardzo szczerze, najpierw z poziomu swojego doświadczenia, odkąd mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie mam raczej daleko do lasu, znaczy mam tam gdzieś tam lasek na kole, Forty Bema, nie chce mi się biegać po prostu, bo wracam z tego biegania i tak jakby czuję się bardziej zmęczony niż przed wyjściem biegać, a zazwyczaj to było zupełnie na odwrót. I faktycznie jest coś takiego, że mam jakiś taki metaliczny posmak w buzi. I zastanawiałem się, z czego to się bierze. Aha, jeszcze druga kolejna kwestia. No, czuję się zdrowym człowiekiem, mam idealne badania. Oprócz tego, że się nie wysypiam, to... 25 lat, zobaczcie, biegasz. Tak, tak. Ale nie wysypiasz się, bo masz małe dziecko. Tak, mam małe dziecko, ale to inna kwestia. Ale nie Dziusia ma. Tak. Ostatnio mnie bardzo boli głowa. Znaczy tak mniej więcej raz w tygodniu. I zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika, bo jem poprawnie. No i sypiam te możliwie te 6-7 godzin, to też zależy. Prowadzę taki tryb życia, uważam, że zdrowy. Higieniczny. A boli mnie głowa. I zauważyłem, że ta głowa mnie boli. Macie, kiedy wrócę z biegania. I zacząłem się zastanawiać, że coś tu jednak jest nie tak. I oczywiście ta cała nagonka w mediach, z jednej strony to może być PR, to może być lobby, ale z drugiej strony no ja, nie, już, no, ja już słyszałem o smogu. Rok temu byłem w tamtym roku na takiej konferencji Internet Beta,
gdzie prezentował, no, gdzie prezentację miał taki gość, który założył inicjatywę Smogatum. To są ludzie z Krakowa, którzy za ideę sobie postawili, że za jakiś czas padną na pomysł, jak zarabiać na smogu poprzez neutralizację go, poprzez oczyszczanie powietrza. Jeszcze na to nie wpadli, ale mają, stworzyli organizację i co rok robią tak jakby Smogaton, gdzie na tej imprezie ludzie mogą zaprezentować swoje pomysły związane z tym, jak wykorzystać smog do zrobienia biznesu. I on mi właśnie pokazywał badania i no, przytoczył taką anegdotę, że jak założył tę organizację, to tam spotkał się z ludźmi, którzy no, się sam specjalizują w badaniu powietrza i to byli badacze z Niemiec. No i generalnie jak ci badacze z Niemiec zobaczyli, jaki mamy tam poziom zanieczyszczenia czegoś tam, to generalnie dziwią się, że Polacy... Tak, dziwią się, że ludzie jeszcze żyją w Polsce. Tak wtedy... Także wspieramy taki biznes tak. I to jest to, taki biznes znaczy, nam się podoba. Wspieramy biznes. Wchodźcie w biznes, żeby zneutralizować smog. To nam się podoba. Mi się wydaje, że przede wszystkim musi powiedzieć, żyć bardziej ekologicznie. No, jeżeli mówisz, że już biegać nawet po mieście nie bardzo... No ja, to szczerze, kurczę, ja szczerze mi to nie jak żyć, Mateusz? Dobra, tak. Słuchajcie, reasumując, tak naprawdę... Ale to co, w masce czy nie w końcu? Ciągle paliwa, ja nie ma co już, zakończmy to. Ale mnie ciągle, czekaj, no biega ciągle, w masce. No, biegasz w masce. Biegam w masce, to znaczy, no wiadomo, to jest taka, no to jest w momencie alternatywa. Biegam w masce, która gdzie według producenta... wszystkim, żeby wiedzieć, tak, gdzie macie... Według znaczy, producenta ja... gdzieś tam blokuje 98%. Dobra, ale gdzie ją kupujesz? Jest chyba jedyny dystrybutor, po prostu się nazywa, marka się nazywa Respro. I tam można tą maskę do biegania kupić. Także warszawiacy, jeżeli jest smog, biegajcie tylko i wyłącznie w maskach. W Warszawie jest chyba ten problem. I no tak, no, to prawda, ale w Warszawie w dużych miastach i największych skupiskach jest najwięcej. Chociażby w Legionowie podobno też jest bardzo dużo. No, nie, tak. Nie wiem, jak jest w Józefowie, bo się przeprowadziliśmy. Nie, w Józefowie jest. My się też przeprowadziliśmy na wieś i też nie ma spalin. Także jeżeli nie macie na Zalewie Cydrzyńskim, więc jeżeli. Więc jeżeli nie chcecie używać masek, no to najlepiej wyprowadzić się gdzieś na wieś, tak? Ewentualnie czekać, aż nam państwo zmieni pewne zasady i zacznie dokonać pojazdy elektryczne i coś się zmieni technicznie w zakresie tego wszystkiego. No ale czekaj, a państwo to my, ale nie upolityczniajmy dzisiaj całego odcinka. No, ale wiesz, no martwimy się o to, czy martwimy się. Młody człowiek, 25 lat, ultramaratończyk, a po bieganiach boli go głowa. No, tak jest. No, i to jest bardzo przykra rzeczywistość, no. Dlatego ja uciekam pod miasto. Słuchajcie, stężenie większe niż w Pekinie, no więc o czym tu mowa? No właśnie, dobra, ale reasumując, powiedz mi teraz tak, bo mamy ogarnięty temat biegania trochę, jak biegać w tych mrozach, bo widziałem ciebie, że ty czasami biegasz ostatnio gdzieś bez koszulki, jak były te mrozy. Nago! Weź mi to, wytłumacz o co chodzi, że ty biegasz, jest tam minus 15 stopni, ty bez koszulki. Ty biegasz nago. Nago po lesie, bez koszulki, minus 15. Zapieprzasz na dół po lesie. Bo mi brakuje kontaktu z naturą, a jak jestem w lesie, no naprawdę, mieszkając w mieście, brakuje mi natury, a natura ładuje moje baterie. I uważam, że każdy człowiek, domem każdego człowieka jest bycie wśród natury. Ja jak biegam latem, zawsze biegam bez koszulki, po to, żeby odżywiać. No dobra, ale taką zimę, jak jest minus 15, aklimatyzujesz się. Ale to nie jest tak, że ja biegam czasu, godzinę. Ile czasu? To 10-15 minut w ramach zahartowania swojego ciała. I w momencie, kiedy faktycznie biegam tak... Dość żwawo. Ale kończysz to, później ubierasz się do samochodu, ciepła herbatka? Nie, to nie jest tak, że kończę i od razu do samochodu i koniec treningu. Robię tak zwane schłodzenie, czyli mój trening wygląda tak. Najpierw sobie robię rozgrzewkę przed bieganiem, później biegam sobie pół godziny mniej więcej w takim tempie bardzo swobodnym. Później dobiegam do auta, zdejmuję koszulkę, biegam 10-15 minut bez koszulki. Oczywiście w rękawiczkach i w czapce, biegam od 10 do 15 minut. Czasami dłużej, czasami krócej, w zależności od tego, jak mi organizm powie, kiedy jest ten moment krytyczny. No i sobie tak biegam w miarę żwawo, wtedy tak 80-90% tętna maksymalnego, jakby ktoś... Zasuwasz. Także to jest to wysoka dość prędkość, która mi pozwala utrzymać ciepło te ciała. I tuż po tym zakładam ubrania, wyciszam swój organizm, robię te 5, 10, 15 minut slow joggingu, wsiadam do auta, jadę do domu i mniej więcej 5 godzin po treningu się budzi. Temperatura naprawdę minus 15? No wtedy, jak ostatnio biegałem, to było minus 12. Ale ja po prostu czuję się wtedy pobudzony, bardzo dobrze się wtedy czuję. A gdzie ty zostawiasz ubrania? W samochodzie. W samochodzie zamkniętym, żeby wiesz, się nie obudził, bo już wtedy mógłby nie dobiec, no i co by się stało? Ale to poczekaj, Janisz mówi, że w Anglii jakby biegała bez bluzki, to policja by mnie goniła. Może to jakieś rozwiązanie dałabym wtedy więcej z siebie. No ja w miejscu publicznym nie biegałem, tylko po lesie. Ale Mateusz w lesie biegał, był tam sam. Dobra, nie mówimy, gdzie biegasz, ale w każdym razie tutaj robisz to systematycznie? Tak. Ile razy w tygodniu? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Kurde, ale nie mam przynajmniej jak coś uciekać, więc tętno by je podskoczyło. Dobra,
Mati, Mateusz, powiedz tak, bo mam też cały czas wiele takich pytań. Jak z Twojego doświadczenia, jeśli chodzi, no, przychodzą osoby, tak, które mają problemy z kręgosłupem, szczególnie wiadomo, na wrażliwy odcinek lędźwiowy, człowiek, wiesz, za szybko zszedł z drzewa, wyprostował się, był małpą, ten odcinek lędźwiowy jest takim newralgicznym punktem i kolana, tak? Mm-hmm. A czy jak trafiają Ci się znajomi, klienci, w jakiej Ty wadze pozwalasz komuś biegać? W go uczysz techniki, mm-hmm. patrzysz, jaką on ma technikę, sprawdzasz jego obuwie, i później każesz mu biegać, jeżeli widzisz, że jest za ciężki, to proponujesz slow jogging albo chodzenie. Mhm. Jak Ty tutaj sobie radzisz z bieganiem, żeby zabezpieczyć ludzi przed kontuzjami? No i nie przerażać na przykład to, że bardzo tyli ludzie zaczynają startować maraton bez przygotowania. Bardzo mnie bez badań żadnych, wiesz, wychodzą, lecą, bracie. Akurat mówicie teraz o takim temacie, o którym mógłbym mówić nawet i godzinę. Super, mamy czas. Macie czas? Tak, dlatego, dlatego że no, ostatnio gdzieś tam, w tamtym roku stałem się współwłaścicielem biznesu, którym jest to gabinet fizjoterapeutyczny. Ja tam tylko zarządzam z kwestiami administracyjnymi, ale zawiązałem tak jakby spółkę z moim przyjacielem, który jest terapeutą manualnym, według mnie wybitnym. I za chwilę Wam powiem dlaczego. Kto? Paweł Porzej, ale za chwilę, tak jakby na razie nie jest istotne, bo zacznijmy sobie od początku. Tak, na razie zacznijmy od początku. Osoby otyłe nie powinny biegać. Osoby otyłe najpierw powinny rozpocznę swoją przygodę z bieganiem poprzez spacerowanie regularne i poprzez współpracę z dietetykami, tak aby no, zbić tą masę ciała i żeby odciążyć trochę nasz układ szkieletowo-mięśniowy, żebyśmy... Cały aparat ruchu. Cały aparat ruchu, żebyśmy byli w stanie no, po prostu biegać bezpiecznie i bez kontuzji. Więc pierwsze 2-3, czasami nawet i 4 miesiące treningu biegowych to powinny być długie spacery, które oczywiście też odpowiednio sobie intensyfikujemy odpowiednio tam układamy z punktu widzenia objętościowego. Dwa, współpraca absolutnie z dietetykiem, zmiana swoich nawyków żywieniowych z negatywnych na pozytywne. Jak już dojdziemy do takiej optymalnej masy ciała, no to wtedy możemy myśleć o marszobiegach, biegach przeplatanych z marszem. No i docelowo to zależy, każdy ma swoje tempo rozwoju i jedni szybsze, drudzy wolniejsze i to wszystko takiego nie ma znaczenia. No i wtedy możemy powoli zacząć myśleć o bieganiu. Ja mam taką filozofię, i absolutnie nie zgadzam się z tym, że dzisiaj ludzie porywają się na maratony, gdy są otyli. W ogóle jestem przerażony tym, ja często sobie, nawet jak nie startuję w maratonie, idę sobie na przykład pooglądać tak maraton jako kibic, żeby popatrzeć sobie na technikę biegania, na to, czy ludzie faktycznie się tym tak jarają, jak piszą o tym później w social mediach. No jak sobie patrzę, no mniej więcej na technikę 95% osób, nawet i więcej. Myślę, że nawet 98% osób biega fatalnie technicznie. Widać, że te osoby no, biegną z grymasem na twarzy. Jak patrzę na to, to mnie boli. Ale wiecie, co mnie fascynuje? Że wszyscy mówią później, że tak, oni lubią biegać. Ale ja nie widzę w tym przyjemności. To jest taka siła społeczeństwa. Ktoś przebiegnie, poczuje się, zaliczy jakieś pewne swoje tam życia. Zrealizuje, ja się z tobą nie zgodzę, zrealizuje swoje wyzwanie. No chyba, że tak. Pytanie jest takie, jakim kosztem zdrowia? Czyli biegacie maraton i teraz jest pytanie, jakim kosztem zdrowia to zrobicie? Czy uszkodzicie sobie kolana, czy będzie Was bolał odcinek lędźwiowy? I co zafundujecie później? Jak długa będzie regeneracja, tak? Więc to jest problem, że może dojść do trwałych uszkodzeń. Poza tym pewnie złe nawyki, tego nie mam. W bieganiu to podobnie jak w jeździe na nartach, podobnie jak z trenowaniem na siłowni, jak ćwiczeniem, jak z umotywaniem w jodze. No może później przynieść skutki. Jakie skutki złe może przynieść? Ty powiedz, ty jesteś autorytetem. Jakie może przynieść złe skutki? No zazwyczaj to są często bardzo duże manifestacje problemów, znaczy odkrywanie problemów, które gdzieś tam były uśpione w naszym ciele. I tutaj się pojawiają jakieś bóle właśnie od to, o czym powiedzieć w odcinkach lędźwiowym, nie wiem, syndrom przyparcia, no jak syndrom pasma biodrowo-piszczelowego, to jest bardzo powszechna kontuzja, wszelkiego rodzaju bóle kolan, co dalej, ostroga piętowa. No tych kontuzji jest bardzo dużo i one nie są przyjemne i zazwyczaj się biorą po prostu z tego, że te złe nawyki ruchowe, które każdy z nas ma jako człowiek, one się uwypuklają, no bo w momencie, kiedy zaczynamy biegać, no to tak jakby to, że na przykład delikatnie nam schodzą kolana do środka i w trakcie chodzenia nie odczuwamy bólu, bo nasze ciało sobie wszystko tak skompensowało, żeby się przemieszczać, no to w trakcie biegania, gdy te obciążenia na nasze ciało są nawet do 6 razy większe, no i przykładowo, jeżeli ja ważę 60 kg, to muszę się tak jakby konfrontować
z obciążeniami na poziomie nawet 300 kg. A jak ja 90 parę? No właśnie. No to, to wtedy o tą kontuzję nie jest łatwo, znaczy nie jest trudno. I no już są nawet badania. I badania są bardzo proste. Wnioski są, wnioski są bardzo przykre. 80% biegaczy, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem, już po roku ma bardzo poważną kontuzję. I nie jest to kontuzja na poziomie, nie wiem, boli mnie biodro, tylko jest to kontuzja na poziomie, nie mam, zmęczeniowe złamanie jakiejś szczeli. Czyli już generalnie jest... mogę być wykluczony przez dłuższy czas z jakiegoś sportu. Tak, i to co wcześniej powiedziałeś, i chciałbym to gdzieś tam jakoś podsumować, że my dzisiaj mamy wiedzę i mamy świadomość na temat tego, jak przebiec maraton, jak wycisnąć stówę na klatę, jak zrobić masy lapa, ale nie mamy świadomości, jak to zrobić zdrowo i jak to zrobić poprawnie, tak żeby faktycznie ta aktywność nas budowała jako ludzi, żebyśmy stawali się zdrowszymi ludźmi, a nie żebyśmy tylko byli ludźmi, którzy zrobią wyzwanie i do widzenia. No, tak jakby... Czyli ja domniemam, że słuchajcie, wszystko pewnie zbiega się do tego, że nie bójcie się pójść do zawodowego trenera biegania, do terapeuty po to, żeby sprawdzić, żeby on was nauczył prawidłowej techniki, żeby zobaczył, czy nie macie wad postawy. Fajnie pewnie zasięgnąć je z konsultacji z jakimś ortopedą, tak, który powie, czy nie ma wad postawy. Cała wada postawy zaczyna się od stopy, jak wiemy obaj. Tak. I wtedy taki specjalista pewnie może dobrać jakieś wkładki do butów. Powiedz ty coś o tym, no bo ty siedzisz w tym. Tak, znaczy w ogóle chciałbym, jeżeli możemy, to chciałbym tak jakby przejść przez 5 kroków, jak powinniśmy zaczynać przygodę z bieganiem w moim idealnym świecie. Super. Pierwszy krok, robimy sobie bardzo podstawowe badania krwi. Badania krwi, badania moczu, EKG, żeby zbadać, co siedzi w naszym ciele, zazwyczaj na podstawie krwi, no, na podstawie tych podstawowych badań. Możemy mieć blaszki cholesterolowe, wysoki cholesterol, na przykład LDL, okazuje się, że biegniemy sobie ten maraton, no i może się przydarzyć, no, jakaś straszna rzecz. No. Tak. Już nie mówiąc o wylewach i zawałach, więc słuchajcie, możecie mieć problemy wątrobowe, możecie mieć na przykład anemię, tak? Słabe natlenianie krwi, więc tutaj to jest rzecz, że tak powiem, niezbędna. Tak, czyli robimy sobie te podstawowe badania krwi, EKG, no i w idealnym świecie próbę wysiłkową, żeby zweryfikować, czy z naszym... Czyli pompa, czy nie macie naciśnienia, czy nie macie jakichkolwiek zaburzeń pracy serca. Tak jest. Dalej z tymi wynikami idziecie sobie do specjalisty, do lekarza najlepiej medycyny sportowej, który właśnie zinterpretuje te badania i powie, na co należy zwrócić uwagę. Jak mamy już badania, to dalej idziemy sobie do fizjoterapeuty sportowego lub do terapeuty manualnego, który nam wskaże potencjalne ośrodki w naszym ciele, które mogą być narażone na kontuzję, wskaże nam słabe strony naszego ciała i powie, nad czym pracować, aby odpowiednio wzmocnić aparat ruchu, tak żeby móc biegać bez kontuzji. Jak już mamy ten etap, to w moim idealnym świecie powinniśmy pójść do dietetyka, żeby skonfrontować nasz model żywienia, żeby dowiedzieć się, co dla naszego ciała będzie najlepsze jako posiłek przed- i potreningowy. No i generalnie powinniśmy zrobić sobie no, takie spotkanie z dietetykiem, żeby zobaczyć, jak się odżywiamy, czego nam brakuje, czego mamy za dużo, czego za mało. Dlaczego? Dlatego, że trening, szczególnie biegowy, to absolutna eksploatacja naszego ciała. I my formę robimy nie wtedy, kiedy biegamy, tylko my formę robimy w procesie regeneracji. Od jakości naszej regeneracji zależy to, co zjemy, zależy to, jak będziemy dbać o higienę mięśni, czy zrobimy rozgrzewkę i schłodzenie i rozciąganie po, czy tego nie zrobimy, czy będziemy robić ćwiczenia dodatkowe, czy nie. No i ja jako trener, jak już mam gdzieś tam zebraną tą wiedzę od kilku specjalistów, no to wtedy dopiero ja mam pewność, że ta osoba jest zdrowa, wiem, jakie ćwiczenia mogę rekomendować, jakich nie mogę rekomendować, no i wtedy mogę dopiero się wziąć za ułożenie planu treningowego, który będzie odpowiednio ułożony pod kątem intensywności treningowej, pod kątem ilości jednostek, no i zweryfikowany pod kątem celu, bo też większość osób stawia sobie złe cele. Czyli zbyt na wyraz duże. Ja tylko dodam jeszcze do tego, że ta dieta jest niezwykle ważna i w ogóle to, co też pijemy, że prawidłowo w ogóle uzupełniamy płyny, bo słuchajcie, jeżeli pijemy tam przykład wodę zdemineralizowaną poniżej 500 składników mineralnych w litrze, to okazuje się, że będziemy zakwaszać organizm, będziemy się demineralizować. Wapnie, żeby to wszystko neutralizować w organizmie, będzie ściągany z kości. Ta kontuzjogenność wasza zwiększa się nawet do 40%. Wszystko to oczywiście zależy od waszych predyspozycji genetycznych i od wieku. Ale wiecie co? Znaczy właśnie chcę, właśnie a propos tego, bo powiem wam, że to wszystko brzmi dla amatorów kosmicznie, ja to, wiem, co mówicie. Ja i wiem. Zawsze z Darkiem mam takie same spory, bo no wiecie, jak wygląda facet. Poczekajcie, mogę, ale facet albo kobieta. Nie, bo wiecie, jak wygląda rynek fitness, nie? Są trenerki, które mówią, że hej, hop, co tam zależy, tak, jedziemy do przodu, tak? I
who cares, jakie macie zdrowie, nieważne, czy robicie poprawnie, czy niepoprawnie tą technikę, po prostu idziemy do przodu, tak? No, robi się to dla kasy, to jest jasna sprawa, to jest cała tam propagandowa kwestia i tak dalej. I to, co wy mówicie w ogóle, to jest kosmos dla ludzi. Ale czy to nie jest też tak, ja się z tobą trochę też tak zgodzę i nie zgodzę, że w dzisiejszym świecie to jest tak, że wszyscy przychodzą tak naprawdę i chcą biegać, bo tak, z jednej strony chcą zadbać o zdrowie, chcą być cool, te wyniki są bardziej wyśrubowane, bo każdy chce zaliczyć jakiś etap, chce się popisać przed kolegami w pracy i ludzie się zapędzają, więc ci jesteśmy bardziej ambitni niż kiedykolwiek. Wiesz, no, otwierając Facebooka na każdej stronie, każdy nam coachuje nas, mówiąc, że dasz radę, nie dając narzędzi, jak to zrobić. No. Więc no, rozmawiamy o tym, żeby dać ludziom po prostu narzędzia i żeby nie popełnić błędów, które będą ich kosztowały później często całe życie. No i uszkodzone kolano, często nawet czy zewrywane wiązadło, czy rozwalona łękotka, może się odzywać do końca już życia i może zaburzyć nam w ogóle cały aparat ruchu z wychodzenia. Naprawa kolana kosztuje 15 tysięcy. Jakąś wszelaką aktywność fizyczną, tak? Tak. To pewnie jeszcze zależy od jakiego doktora, lekarza. To, no, ale może gdzie? Tak, no to w tym razie, bo naprawa kolana kosztuje 15 tysięcy złotych. To ile może kosztować przygotowanie się do biegania? To, co rozmawiamy. No, badania mogą być za tak. Tak, czyli ktoś przychodzi do ciebie, masz wszystko dodatkowo, robią mu wkładki do butów, no bo zawsze ten łuk gdzieś tam przyśrodkowy czy poprzeczny, stopy często w wieku średnim już i nie tylko ze względu na złe noszone mówię, jest słabiejszy. Ja najpierw chciałem się odnieść do tego, że ludzie tutaj piszą, że worek kasy. Że trzeba mieć worek kasy. Faktycznie, jeżeli podchodzimy do tego w ten sposób, to mnie kosztuje mało. Natomiast no jak chce się biegać, jak chcemy na przykład startować w formule pierwszej, no to jest pewien wydatek, czyli reasumując, jeżeli chcecie wystartować w maratonie, no to musicie zrobić badania i naprawdę cokolwiek zadbać o oczywiście, siebie. Znaczy nic bo nie powinniście, nie, no, powinniście. Powinniście. No ja jestem zasadniczy, musimy, żeby oczywiście nie zrobić sobie krzywdy, ale jeżeli wychodzicie sobie pobiegać i chcecie sobie biegać slow jogging, to wtedy mogą trochę pokaleczyć. Ja dzielę bieganie na dwie kategorie. Pierwsza kategoria bieganie dla zdrowia. Bieganie dla zdrowia polega na tym, że wychodzisz na bieganie. Smakujesz nasze placuszki. Super są. Ale naprawdę są placki. Placuszki dzisiaj. Ale to nie, ci nie będę zabierała. Placuszki dzisiaj mamy jogurtowe z migdałami. Nie, mega są, naprawdę bardzo dobre. W ogóle zjadasz jego placki, no, ale spoko. No w trzech nie zjem. Ja to nie. Ja teraz zaczynam się robić sporty siłowe, więc potrzebuję trochę. A ja zaczynam biegać. Dawaj. Jedziemy. Odnośnie tego worka pieniędzy, absolutnie profesjonalne przygotowania dużo kosztują i ja wiem, z czego te ceny się biorą, po prostu no jest to pewna wiedza, którą sprzedają specjaliści, a ja jako trener, który się bierze odpowiedzialność za przygotowania, no ja poświęcam na to dużo czasu, mój czas kosztuje po prostu, ale jeżeli mówimy o takim, to jest bieganie mocno sprofesjonalizowane, natomiast ja jestem najbardziej zwolennikiem biegania, które nic nie kosztuje, a jest bieganiem dla zdrowia. Jest to bieganie od 3 do 4 razy w tygodniu, od 30 do 40 minut po lesie, w tempie bardzo komfortowym i to bieganie nie wymaga tak naprawdę... Czy ty mówisz, na śródstopiu, slow jogging, uśmiechnięta buzia, właśnie to jest to bieganie, które ja kocham. Drobne kroczki. A które się, no które trudno sprzedać, bo nie można zrobić na tym biznesu, bo nie można zachęcić ludzi do biegania maratonów i tak dalej, i tak dalej. No bo to nie jest technika ekonomiczna w biegu, prawda? Nie ma odbicia, że jest pięta. Tak. W stopie, faza lotu, tak, przyspieszenie, to wszystko. Tak, więc im bardziej ambitne cele sobie stawiasz, tym trzeba się szykować na to, że no, będziemy musieli zainwestować nie tylko czas, ale i pieniądze, i wiedzę, i będziemy musieli poszerzać swoją świadomość, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy tego naprawdę potrzebujemy. I też często ludzie się pytają, no dobra, ale na to trzeba worka pieniędzy, nie mam na to czasu, i tak dalej. To wtedy odpowiem, to się po prostu za to nie bierz. I często się okazuje, że my mamy właśnie zbudowane poprzez media społecznościowe, reklamę, PR, wyobrażenie, że bieganie to musi być maraton, albo że jeżeli nie pobiegnę maratonu, nie to będę... To w ogóle nie jest bieganie. Absolutnie nie. Bieganie to jest coś, co sprawia nam przyjemność i faktycznie ładuje nas z punktu widzenia zdrowotnego. Wiesz co, ale to ja jeśli chodzi o przygotowania też swoje, na przykład wiesz, ludzi jeśli chodzi o odchudzanie, o sylwetkę, że ona ma być bardziej wysublimowana czy mniej, to też często jest tak, że niestety wszyscy w tej chwili mają taką tendencję, żeby się zapędzać i jest taka wisienka na torcie, że ona nie wystarcza, żeby to było dla zdrowia i żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, tylko wszyscy chcą, wiesz, od razu wyglądać jak zawodowcy, wiesz, każdy chce wyglądać, wiesz, no, przynajmniej jak Brad Pitt na przykład, wiesz, w troi, tak, i mówią, no tak, ale trochę jeszcze lepiej, bo tam był trochę taki podlany, panie Darku. A prawda jest taka, że ten aktor ćwiczy, wiesz, od pewnie 20 roku życia, tak, cały czas pod okiem trenerów, ma na to też bardzo duże finanse i odpoczywa, jest zregenerowany. A przede wszystkim bardzo biznes, środowisko pozwala mu bardziej na to.
Więc podobnie pewnie jest też z biegami. Absolutnie. Tak. Znaczy ja dostaję ciągle pytania, za 3 miesiące jest maraton, chcę się przygotować. No i uciekają mi klienci, ale nie biorę się takich wyzwań. No to wiesz, tak jak ale słuchajcie, wiecie, jacy klienci do nas trafiają, do nas tutaj nawet, do nas wszystkich. Najczęściej już klienci, którzy swoje odcierpieli, zapłacili swój jakiś taki, swoje fee za to, że się nie chcieli posłuchać i za to, że no, nie porobili tych wszystkich badań. Później trafiają do nas, bo już tak cierpią, bo już mają pierwsze oznaki no braku regeneracji, czyli nie wiem, problemy z kolanami, ktoś ma już problemy nerwicowe nawet, prawda? Z poziomu już praktycznie depresyjne, ponieważ treningi, zbyt intensywne treningi, albo źle wykonywane treningi, albo zbyt duże treningi przy złej regeneracji, no powodują już problemy nawet, słuchajcie, na poziomie psychicznym, więc tak, absolutnie. Wiecie, więc to nie jest tak bez powodu. No. No wiesz, ja na przykład często się też spotykam, że jeżeli komuś odmówiłem właśnie takiego przygotowania na przykład, tak? Bo mieliśmy też, ja prowadziłem dietetycznie, wiesz, kadrę triatlonu, tak, swojego czasu. I też miałem osoby, które na przykład chciały na przykład wystartować w Herbalife, tak? I spotykałem się często z aktorami na przykład, czy z ludźmi biznesu. No i wiesz, bilansując ich czas zajęć w tygodniu i wiesz, taką szczerą odpowiedź na to, czy co ja o tym sądzę, czy to jest dobre, czy oni się powinni szykować, to ja twierdziłem, że nie. Z tego, że oni są tak obciążeni psychicznie projektami, tak, że to może gdzieś zaszwankować albo od strony zdrowotnej, jak nie od strony zdrowotnej, to od strony na przykład, nie wiem, pożycia w rodzinie, gdzieś albo na przykład spadku ich wydajności zawodowej, tak? I nie było to dla mnie miłe, no bo wiesz, ludzie, tacy ludzie są ambitni i mówią, no jak to, ja, dla mnie nie ma w ogóle rzeczy niemożliwych, wiesz. Jestem, wiesz, number one, nie? A tu gościu mi przychodzi i mi mówi, że lepiej, żebym odpuścił z tego względu, że tu są jakieś zagrożenia. No nie, tak? I później niestety, no działo się tak, że to było jednak tak, jak mówiłem, tak? Więc widzę, że ty masz te same doświadczenia trenerskie, tak, podobne jak i ja. Bardzo podobne doświadczenia i nie jest to łatwe. I myślę, że no po prostu w wielu przypadkach... Chyba jako ambitny trener musiałeś odpuścić. Znaczy ja nigdy... Ja mam też taką zasadę, że ja nigdy nie motywuję nikogo. Jeżeli ktoś chce i ma tą wewnętrzną motywację, no to wtedy trenujemy i wtedy wszystko jest w porządku. Bo ta motywacja, którą ja mogę dać, ona jest zawsze krótkotrwała. I zazwyczaj, jeżeli ja motywuję i ktoś nie chce, to jest bez sensu, no wiesz, bo jaki jest sens robić ale rzeczy, często ty jesteś ten pierwszy, który nakręca tą sprężynę, tak. Wiesz, jak nakręcisz dobrze tą sprężynę, ta sprężyna już później, wiesz, na długo starcza, tak, i często zaskakuje, więc nie tak, jest tak do końca. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, jak to będzie się odbijać w efekcie długofalowym, no i w wielu przypadkach ja czasami też świadomie podejmuję taką współpracę, że mówię komuś, słuchaj stary, biorąc pod uwagę twój tryb życia, możliwości regeneracyjne i to, ile jesteś w stanie poświęcić na ten cały świat dookoła biegania, czyli żywienie i tak dalej, ty nie dasz rady, a nawet jeżeli dasz radę, bo masz mocny organizm, to zobaczysz, że zapłacisz za to kontuzją, chorobą i prawdopodobnie szybko się z tego biznesu wyłamiesz. I ta osoba często mówi, tak, ja mam tego świadomość, ale chcę to zrobić, dlatego że w tym momencie bieganie jest dla mnie jedyną możliwością, żeby zmienić coś w swoim życiu. No i wtedy ja znowu mówię, z czym to się wiąże i ta osoba ma tego świadomość, podpisujemy sobie wtedy taki cyrograf, że ona ma tego świadomość i sobie działamy. I ja wtedy mówię, dobrze, nie ma problemu, jesteś tego świadomy, tylko z mojej perspektywy tak naprawdę to nie jest przygotowywanie się do biegania, tylko lekcja pokory. Czyli słuchajcie, jakie macie z tego wszystkiego jest morał? Mierzcie siły na zamiary, róbcie to, co moja mama powiedziała mi ostatnio, co bardzo mi się podoba, że w dzisiejszych czasach ja chcę w rok przeżyć tyle, ile kiedyś ludzie w 20 lat, że my chcemy dużo, żyjemy w czasach, gdzie ja wchodzę w internet i mam wszystko podane na tacy, jesteśmy niecierpliwi, liczymy na natychmiastowe efekty, jesteśmy ślepo zapatrzeni w innych, zamiast patrzeć w siebie i to doprowadza do bardzo poważnych chorób psychicznych, no i po prostu do tego, że tak jak naprawdę nasze życie staje się sprintem, nie gubimy dużo rzeczy dookoła, traktujemy wszystko jak projekty, chcemy coś zaliczyć zamiast przeżyć i to jest dla mnie też wyzwanie, z którym ja się też często mierzę, bo ja w tym wszystkim jestem i mocno się od tego dystansuję. Słuchajcie, znaczy, no fajne są te słowa, ponieważ to też, tak. Ja to zawsze takie te coffee breaki nasze to bardzo mocno, wiesz co, biorę do siebie i tak osobiście je przeżywam, ponieważ każdy z nas ma taki moment, że się zagania gdzieś, nie? Jasne. I każdy z nas, znaczy skąd wynikają te nasze przemyślenia? No wynikają z tego, że my to już gdzieś tam przeżywamy, tak? I przeżyliśmy, doświadczyliśmy, teraz mamy mądrość, tak?
I to jest fajne, także no, to co mówisz, to myślę, że to są złote słowa dzisiejszych czasów, tak, że jednak chcemy przeżyć za dużo, za szybko, za zbyt krótkim czasie. I są takie naprawdę mega proste słowa, że lepiej mnie spokojnie, albo tak jak mi mój tata powtarza, z czego kiedyś nie rozumiałam i tak jakby to negowałem, teraz rozumiem, że całe życie mam łyżeczką. I to mi się bardzo podoba, żeby... Łyżeczką smakować. Smakować, tak, a nie najeść się trudno to zrobić, patrząc na przykład na ludzi sukcesu, którym się udaje, którym przychodzi to łatwo. Pytanie, co to znaczy sukces? Pytanie, czym jest ten sukces wtedy okupiony, tak? Tak. I na przykład z brakiem rodziny. Tak, i my uważamy, że sukcesem jest to, że ktoś jest popularny, że interesują się nim media, że ma pieniądze ze współpracy z markami i tak dalej. Bo dzisiaj na przykład wiem, że tam młodego pokolenia... A media się tylko takimi interesują, który ma tak zwane tylko i wyłącznie kliknięcia. Często nie interesuje ich content, co dana osoba ze swoim ja niesie dla świata. I to jest pytanie do wszystkich, w takim razie kierunku będzie zmierzał świat. Już nie będę politykował, tak, ale mamy teraz Donalda Trumpa za prezydenta, niedługo jeszcze Fillon we Francji i tak dalej, aż strach być się po prostu szybka kolejka bez pasów. A nie włączajmy na to bezpieczeństwo i naszych poglądów politycznych. Dobrze. Bo nie wiem, jakie on ma poglądy. Ale słuchajcie, czyli tak reasumując, jeżeli chcemy sobie przebiegać dla przyjemności, to my nawet wpisaliśmy sobie o slow joggingu, zresztą to już ty nas do tego zainspirowałeś, ponieważ ja przeczytałam twoje materiały o slow joggingu, ty go wprowadzałeś też na rynek polski. I ja uważam, że to jest super sprawa. Ja wam powiem, że ja na przykład nienawidziłam biegać. Dlaczego? No dlatego, że moja sylwetka pewnie nie do końca do tego predysponowana. Ale poczekaj, daj mi... ale dopiero jak zajawiłeś mi ten slow jogging, to dopiero tak naprawdę odnalazłam jakiś sens. Jak cię nagrałem parę razy na kamerze. Tak, bo wierzyła, że biega idealnie technicznie. Słuchaj, nagram się kamerą, przebiegniesz parę razy. Jak zobaczyła, jak biega, dopiero zauważyła, że stopę ustawia faktycznie dziwacznie, wiesz, za bardzo do dołu. Nie? Ja chciałam, żeby Tak na palcach biegłam, wiesz, jak palecnica, nie? Tak biegałam, tak. Zwiebnie, wiesz, z gracją, ale śmiesznie. Ale i to też mnie sprawia przyjemność, to bieganie z gracją. Dopiero, wiesz, jak podniosłam paluchy do góry i oparłam, wiesz, siłę na śródstopiu, dobrze mówię? Tak, śródstopiu. No, na śródstopiu, dokładnie. No to wtedy dopiero poczułam jakiś fan i, wiesz, przestały mi wnętrzności wszystkie lata. Ze ściągniętymi łopatkami, wiesz, prostowane plecy, wiesz. Także słuchajcie, slow jogging jest super. Ja to zawsze nazywam to bieg na strusia, wiesz. Tak, właśnie tam bieg na strusia, który się wydaje, że jest taki przyjemny i tak dalej. Jeżeli biegniemy poprawnie technicznie, mamy zaangażowane prawie wszystkie mięśnie i nawet mimo tego, że biegniemy w tempie 3-4 km na godzinę, czyli to jest tempo spaceru, to mamy ogromną przyjemność. Znaczy to sprawia to wysiłek, tak. Oprócz tej radości jest to naprawdę wysiłek. Jest. Ja przez miesiąc biegałem tylko tą metodą i powiem wam, że to nie było takie proste, jakby się mogło. Ale w ogóle słuchajcie, to nic nie jest proste, jeżeli robimy to technicznie, tak samo jak z Nordic Walking. Niektórym się wydaje, że to jest tylko podpieranie się kijkami, po czym jak bierzesz go na trening na 20 minut, to wymięka. Tak jest. No, treningi na przykład te, które ja zawsze robiłem w wodzie. Czyli tak zwany, wiesz, aquaerobik, ale to nie taki zwykły, bo to taki mój nowocześniony, wiesz, z dynamicznymi ćwiczeniami. Okazuje się, że wiesz, na przykład też człowiek jest, wychodzi tak po wodzie, woda ma takie właściwości relaksacyjne. No, wiesz, na takim gazie po pół godziny, że wiesz, czujesz się świetnie. No. Także słuchajcie, najważniejsze jest, żeby sobie robić dobrze i zdrowo. Tak, to jest ta frajda, bo to robi 80-90% ludzi. Robimy to dla siebie, dla zdrowia, dla przyjemności, to, żeby wam bieganie, czy trening na siłowni, czy trening w domu zrelaksował wasz system nerwowy, żebyście się lepiej poczuli, żebyście potrafili stanąć czoła tym zadaniom, które są w dzisiejszym świecie, a są niewyobrażalne, bo świat pędzi cholernie szybko jak nigdy. I tylko to wam może was naprawdę uzdrowić. A naprawdę trzeba mieć wybitne warunki, to co mówi Mateusz, jeżeli chcecie podjąć walkę w maratonach, chcecie się porównać z profesjonalistami, macie ambitne założenia od razu, jeśli chodzi o czas, że ja bym chciał zejść poniżej czwórki, a nie poniżej trójki, tak jak ty zszedłeś, tak? Poniżej 3 minut maratonu. Więc to są już naprawdę czasy, gdzie musicie mieć czas, musicie mieć też pieniądze na trenera, musicie się profesjonalnie do tego przygotować, a wszystko to po to, żeby mieć satysfakcję i żeby sobie nie zrobić krzywdy. No właśnie. Tak, i oczywiście można tego nie robić i można nie inwestować tych pieniędzy, wiedzy specjalistów i tak dalej. Tylko że naprawdę w większości przypadków to się kończy mega poważną kontuzją. To wiem. I wtedy na to leczenie się wydaje zdecydowanie więcej. Także to są 12 tysięcy złotych. Ja naprawdę nie chcę nikogo straszyć tutaj, wprowadzać jakiegoś terroru, że teraz do tego biegania trzeba mieć to i to. Nie trzeba. No dobra, ale przynajmniej dobre obuwie, nie? Powiedz coś o obuwiu.
Powiem Wam tak, najlepszym obuwiem jest silne i sprawne ciało, które jest w stanie radzić sobie z tymi wszystkimi wstrząsami, teraz, które powstają w trakcie biegania. I teraz chciałbym na chwilę wrócić do tego tematu fizjoterapeutycznego. Ja się nie zgadzam z wkładkami, nie zgadzam się z butami, dlatego że my powinniśmy jako ludzie budować poprawne wzorce ruchowe. I teraz przykładowo, jeżeli ja na przykład siedzę długo przed komputerem i zakładam nogę na nogę i siedzę tak parę lat i się jeszcze garbię i na przykład łopatkę mam cały czas ustawioną wyżej, drugą niżej, no to to powoduje pewne trwałe zmiany w moim ciele. I te trwałe zmiany w moim ciele manifestują się, jak zaczynam trenować. Wtedy to widać jak czarno na białe. I teraz co powinniśmy zrobić? I teraz chwilę opowiem o moim biznesie, którego nie chcę reklamować, zaraz też Wam powiem dlaczego. Na szczęście nie jesteśmy w telewizji, wiesz? Tak. Mamy ten komfort, że nie jesteśmy w telewizji. Ale nie, właśnie to nie chodzi o to, że nie chcę reklamować, bo tutaj ktoś może... Mów jak jest, żeby ludzie coś z tego mieli, żeby... No, grafik mamy zapełniony na najbliższe 4 miesiące. No to super. I to się nie zmieni. Chodzi o pewną metodę, którą stosuje właśnie ten mój przyjaciel. Jest to metoda, jak to się nazywa, integracji tkankowo-strukturalnej. On pracuje na taśmach anatomicznych według szkoły Toma Myersa i to jest mega specjalistyczny temat, ja się na tym nie znam. Ja tylko wiem, jak o tym opowiedzieć, bo sam przechodziłem przez tę terapię. I ona w bardzo dużym skrócie polega na tym, że terapeuta odprogramowuje nasze ciało od złych wzorców ruchowych. Czyli przykładowo, jeżeli my, taki najprostszy przykład, mamy kaczy chód, czyli stopy stawiamy do zewnątrz, albo głębi chód do wewnątrz, to powoduje pewne trwałe... Panewek stawu biodrowego i tak jest, po eksploatacji kolan. I w dużym skrócie terapeuta manualny, stosując te metody, powoduje, że my naturalnie nie stawiamy stóp tak, tylko już równolegle względem siebie. To samo się udaje, bo to się udaje. Są tak, wiesz, już, no bo to ja się rozumiem, młody udaje. Ludzi, niż tam wejść do 30 roku życia, no to wiesz, te zmiany można szybko osiągnąć, tak? Bo organizm jeszcze jest, wiesz, nie do końca sklejony strukturalnie, tak? To miała być nagroda po coffee breaku, a ty już jest ma dobry metabolizm. A jak to jest właśnie, no wiesz, no ktoś ma, wiesz, bracie 40 lat i co? Im później te zmiany zaczniemy, oczywiście, tym dłuższy proces. To trwa taki. Ja Wam powiem, że to, co robi Paweł, czyli ten mój przyjaciel terapeuta manualny, to są absolutne cudy. Tam do nas przychodzą ludzie, którzy za miesiąc mają operację, ale nie chcą pójść pod nóż i się boją i szukają ostatniej deski ratunku. I po paru wizytach u Pawła i to tak maksymalnie można raz... A co ma ten masaż, metoda uciskowa, rozciągania, wzmacniania? Pracuje tylko palcami. Tylko palcami, nic więcej. No i zazwyczaj w 90% przypadków te osoby nie idą później na operację. On działa absolutne cuda. Ja się na tym temacie nie znam. Ja doświadczyłem tego na sobie. To działa, ale no... Fajnie, jakbyście zaprosili Pawła, żeby Wam o tym powiedział. I to jest metoda, która jest bardzo znana na całym świecie, na środowisku dobrych specjalistów, fizjoterapeutów. I Paweł jest takim gościem, który raz na rok leci do Stanów, do właśnie tego Toma Myersa i on pracuje na powięziach, na zwłokach. W sensie on dokładnie, oni mają takie szkolenie, że dokładnie wszystko widzą, pracują na żywym organizmie. Rozkrajają ciała, patrzą jak to wszystko wygląda. Możesz metodą uciskową pracować. To jest tak jak powiedziałem, KMI, to się nazywa KMI, integracja tkankowo-strukturalna. To są własne te zabiegi, które są w niego? Oczywiście, że tak. Czyli musi uciskać bardzo powięzi wszystkie. Odrywa powięzi od mięśni, tworzy nowe wzorce ruchowe. Ja na początku, jak przychodziłem do Pawła, sądząc, że moje ciało jest super... Dałeś środki przeciwbólowe. Nie, nie brałem żadnych. No, po prostu trzeba wyrzucić z siebie te emocje, które się ma. Tutaj poruszamy kolejny temat tego, że często mamy różnego rodzaju problemy z depresją, z brakiem pewności siebie. No i trzeba wiedzieć, że nasze ciało to nasza świątynia. Co to oznacza, że nasze negatywne emocje kumulują się w ciele? Czyli znowu, nasze ciało to nasz dom. Oczywiście też, że taki przykład, jeżeli ktoś nie wierzy w siebie, jest w permanentnym stresie, jeżeli jest zakukany, mówiąc tak bardzo trywialnie, no to się bardzo garbi, ma zamkniętą sylwetkę. Jeżeli funkcjonujesz już tak parę lat, to w tym ciele się kumulują emocje. I czasami Paweł mi mówi o tym, że przychodzą do niego ludzie z poważnymi problemami na tle psychosomatycznym. Często delikatnie ich dotknie. Te osoby albo często już mdleją, albo już zaczynają od razu płakać, bo to są niewyrażone emocje. I my, żyjąc sobie właśnie w tym szybkim świecie, gdzie często nie robimy tego, co lubimy, gdzie... No, wymaga się od nas coraz więcej, gdzie nie dbamy o swoje ciało, my nie wyrażamy swoich emocji. Właśnie gdzieś wciśniamy w kolejkę, na wszelki wypadek niech nas podotyka. Tak. Co nam nie zaszkodzi, to nas wzmocni, a przy okazji będziemy mieć tak, to tak, tak.
Ja wam absolutnie polecam. Po prostu spotkajcie się z Pawłem. To jest naprawdę spotkanie z tym człowiekiem, to jest niesamowite doświadczenie samo w sobie. I mogę o tym mówić długo i namiętnie, ale to nie ma sensu. W każdym razie nasze ciało kumuluje w sobie emocje. No, jeżeli ich nie wyrazimy, to ta energia się odkłada i często ta złość cała, którą sobie mamy. A może nawet więcej. Jeżeli ćwiczymy za tych złych emocjach, to pogłębiamy te problemy, a nie ich naprawiamy. Tak jest. I wiecie, dlaczego ludzie nie są? To jest właśnie problem, wiesz. To jest wielki problem, ponieważ zwróć uwagę, że jak wiele osób nie tylko nie biega technicznie, nie tylko biega nietechnicznie, ale również trenuje w ogóle nietechnicznie. Absolutnie, absolutnie. Ja i teraz to wcale nie jest satysfakcja po prostu. Też widzę, ja teraz zacząłem trenować na kółkach gimnastycznych. Trenujesz na rok na kółkach gimnastycznych po to, żeby po prostu być sprawnym człowiekiem. I teraz po raz pierwszy, mając 25 lat, uczę się robić takie bardzo proste ćwiczenie, jak martwy ciąg. Ja do tego ćwiczenia przygotowuję się już 1,5 miesiąca i dopiero gdzieś tam niedawno zacząłem je robić, nie? Na bardzo małych ciężarach. A patrzę sobie na, nie wiem, gdzieś tam na innych trenerów. Na małych ciężarach. No powiedz, na już... jakich ciężarach? No tak normalnie, chłopaki, od jakiego ciężaru się martwy ciąg zaczyna? Ja teraz trenuję na 50 kg. To są małe ciężary, no 40-50 kg. No. Na początku oczywiście robiłem samą grę. Trzeba wziąć pod uwagę też, że do Mateusz nie mamy 90 wzrostu, gdzie te dźwignie automatycznie są większe i się przekładają. Więc... Ja jestem niziutki, więc idealnie się oddaję do tego ćwiczenia. I miałem jeszcze taką jedną myśl, już tak jak już się mądrze, to chciałem powiedzieć, że ludzie dzisiaj często nie potrafią sobie wyobrazić, jak gdyby zaczną biegać, zaczną trenować, nie potrafią sobie wyobrazić życia bez biegania, bez ćwiczeń, nawet jeśli mają kontuzję, to wciąż to robią, dlatego że jak prowadzą intensywny tryb życia, eksploatujący, nie mają czasu nawet dla swoich dzieci, a co mówiąc o sobie, to dla nich trening jest jedynym miejscem, w którym robią coś dla siebie i w trakcie którego te wszystkie złe emocje mogą mieć w końcu ujście. Jak ludzie tego im brakuje, no to tak naprawdę nie potrafią sobie poradzić z samymi sobą i wtedy właśnie jak kiedyś zamienili nauk, nie, picie, alkohol, imprezowania, bieganie i nagle stracą bieganie, to dopiero wtedy zaczyna się duży problem, więc tak naprawdę dla mnie bieganie jest doskonałym narzędziem rozwoju osobistego, patrząc na to holistycznie, bo bieganie uczy nas konsekwencji, uczy nas tego, co to znaczy czuć się dobrze, uczy nas czucia własnego ciała, uczy nas wychodzenia poza strefę własnego komfortu, uczy nas gdzieś tam dogrzybywania się do swojego wnętrza w środku. Dla mnie jest w tym momencie bieganie medytacją i sposobem na zdrowie, a dla wielu osób jest to po prostu wypstrykanie się z tej negatywnej energii. W momencie, kiedy tą negatywną energię gdzieś tam w sobie zostawiamy, no to zaczyna się... To jest łatwiej. Próbujemy sobie trochę dążyć do Pani. Nawet nie wiecie, jak mnie dzisiaj pocieszyliście. Wiecie dlaczego? Bo ja cały czas miałam takie poczucie, że nie jestem do końca spełnioną trenerką ze względu na to, że nie lubię biegać w maratonach i nie lubię biegać w maratonach. A teraz stwierdziłam, że wcale to nie jest tak. Ja po prostu nie muszę biegać w maratonach. Oczywiście. Nie muszę biegać maratona, żeby biegać. Ja uważam, że człowiek powinien robić jedną rzecz w życiu. Robić to, co sprawia mu radość. No właśnie. W czym się realizuje. A niestety, gdyby tak zadać, nie wiem, zadać pytanie 100 biegaczom, czy lubisz biegać, to jeżeli... To pytanie, że pierwsza odpowiedź byłaby taka, że zaczęliby się zastanawiać, a to już by zaczęło być bardzo zastanawiające. Znaczy, gdyby odpowiadali w ankiecie w social mediach, to wszyscy radziliby tak. Ale tak naprawdę to nie. Czyli generalnie, słuchajcie, nie musicie startować w maratonach, nie musicie brać tego ambicjonalnie na siebie jako kolejny projekt, który musicie zaliczyć, żeby biegać, albo żeby ćwiczyć, albo żeby trenować. Nie musicie być mistrzami, gwiazdami, najlepszymi znanymi blogerami, żeby to robić. Po prostu macie to robić dla siebie i dlatego, że to lubicie. I tyle. No, także słuchajcie, dzisiejszym gościem był nikt inny jak sam Mateusz Jasiński. Słuchajcie, dla mnie pierwsza twarz polskiego biegania. I naprawdę myślę, że dzisiaj to, co wam powiedział, powinniście posłuchać nie raz, nie dwa, cofnąć, przesłuchać jeszcze raz i coś z tego przykleić do siebie. Pozdrawiamy was i widzimy się jutro. No i kto? O 11. Jutro mamy live'a. Ja was zapraszam na trening. Jutro mamy live'a, także przygotujcie się, robimy brzuchy, wiesz, Mateusz? No, będziesz nam ćwiczył? Jutro, o 13. O 11. O 11. Tak, pewnie, że Mateusz będzie. Jadę do teściów, ale może jakby jadę wcześniej rano, trochę wcześniej. Teściowa ci nie pozwoli. Nie pozwoli. Tak? Ale tak troszeczkę cieńszym głosem powiedziałaś. Czyli jutro na live się przygotujcie, będzie super. Mateusz, pozdrawisz? A ja przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować wam za zaproszenie, dlatego że jest to też dla mnie taki fajny symbol w życiu, bo jak zaczynałem gdzieś swoją przygodę z trenowaniem,
To byłem wami zafascynowany, czytałem dużo waszych artykułów. Poważnie mówisz? A my to. Poważnie, tak. No i teraz, tak. No i teraz jestem u was, sobie rozmawiamy i to jest po prostu dla mnie też taki fajny symbol drogi, którą przyszedłem, że mam szansę porozmawiać z wami. A my też czujemy się zaszczyceni, że do nas przyjechałeś. Jesteś u nas, stary, że naprawdę jesteś jednym z gości, który po prostu ma w sobie najwięcej pozytywnej energii, a wydaje mi się, że w dzisiejszym... Merytoryka oczywiście, to już było słychać. A to w dzisiejszym świecie jest niezbędne, fajne, że w ogóle u nas jesteś, zaszczyciłeś nas swoją osobą. Dziękuję jeszcze tak, raz. Bo wiecie co, chcemy, żeby coffee breaki różniły się od tych wszystkich wywiadów w mediach właśnie tym, że są merytoryczne i że gadamy wam jako trenerzy prawdę. I mówimy, jak faktycznie jest. Która jest... czasami często boli. My no, wydaje mi się, że wy w tych coffee breakach powinniście zdrapywać tą iluzję i tak jakby obnażać ten świat, to... którym się otaczamy, który często, no niestety ja też patrzę na ten świat nie tylko z poziomu trenera i bycia gdzieś w tym środowisku, ale też z poziomu marketera, bo pracuję dla dużej marki, pracuję z influencerami, czyli z tymi osobami, które gdzieś tam kreują trendy i no i często widzę, że nie wiem, spotykam się z kimś, kto jest super znany, kto po prostu trzepie na tym super hajs. Spotykam się z człowiekiem na jeden i ten cały obraz jego w mediach społecznościowych, tej radości, tego spełnienia, tego szczęścia, nagle zupełnie nie funkcjonuje w świecie. No nie? Spotykam się z wrakiem człowieka często i to, co wam chciałbym na koniec powiedzieć, to to, żebyście nie patrzyli na innych, tylko na siebie i żebyście odkrywali w sobie potencjał, a nie szukali punktów odniesień i idoli gdzieś poza sobą, tylko szukali tego. I tylko jako inspiracji. Tak, tak jest. Dobra, daliśmy wam dzisiaj mnóstwo narzędzi, więc korzystajcie z nimi i do zobaczenia. Matej, aloha. Bardzo chcę.